Wiecie, co to jest? To jest... No i to, kochani, hej, moi drodzy, z tej strony Shiro i tak jak wam obiecałem, schodzimy dzisiaj na lewą stronę. Tylko jest taka mała problematyka tego, iż nie wiem, gdzie jest zejście w dół. Nie pamiętam, czy to było, kurde, już na tym poziomie, czy na następnym poziomie, ale chyba na tym. Mamy czarne dziury w sztukach 3. Możemy zaryzykować, albo możemy po prostu wejść tam dalej. Kurczę, nie wiem, nie jestem pewny, czy to było tu? Wydaje mi się naprawdę, że to było tutaj. Tylko czemu nie ma tego zejścia, to nie mam pojęcia. W ogóle jakoś ten poziom taki niski się wydaje? O, patrzcie, tu w sumie już jest zaraz góra. Tu korzenie. Tego, co mi się wydaje, to właśnie tu już jest zaraz koniec. Koniec. Nie ma. Nie ma i nie będzie. Nie ma i nie będzie. Zwiedźmy sobie jeszcze tutaj, ale naprawdę, to już chyba jesteśmy w sumie gotowi, ale... Jest jeszcze jeden problem. Ja bym poszedł do tego ukrytego sklepu, który tam mieliśmy. Wziąłbym sobie to widzenie za tą 130 chyba golda, za to 130 golda. I rozświetliłbym sobie właśnie tamto miejsce po lewej stronie, zobaczył, czy jest tam w ogóle cokolwiek. No bo mamy te trzy czarne dziury, fajnie, ogólnie jest git, ale... Ale jak to zmarnujemy, to już niestety nie będziemy ich mieć. Mieć czy nie mieć? Tata mieć, mama mieć. Dziadek mieć. Umierać proszę. Umierać proszę. Więc mam nadzieję, że nam się uda dzisiaj jakiś sekrecik w końcu po tylu razach, tylu próbach jednak jakiś ten secret próbować odkryć. Chyba jest na górze, prawda, ten sklepik? Dobrze widzę? Dobrze widzę. Dobrze widzę. Mamy w ogóle sporo HP-ków. Golda też nie jest jakoś super mało. Tam raz na sekrety. Dobra. Teraz spróbujmy wrócić tam, gdzie byliśmy. Ej, ale właśnie, bo patrzcie. Tu jest też skała. Czyli ja nie walę gafy teraz i przypadkiem wejście w dół nie jest gdzieś tutaj? Nie jestem już teraz tego taki pewien. Może wejście? Nie, no to chyba nie tu. Ale tu jest już, z tego co widzę, tak, tu już jest góra. Ej, to czemu nam się jakoś tak dziwnie trafiło, że tu jest wejście? Tu chyba zawalone kopalnie, z tego co pamiętam. Jakoś tak dziko nam się ta mapa wygenerowała. Naprawdę bardzo dziko nam się ta mapa wygenerowała. To jest złoto? Chyba było złoto. Nie wylukałem tego, no. Dobra, więc spróbujmy się przebić na stronę po lewej stronie. Na stronę po lewej stronie. Masło maślane, wersja Shiro. Okidoki. To możemy sobie wywalić. To możemy sobie tu wrzucić. O, nie ma tyle many. Tutaj też nie ma tyle many, ale dobra, to nie przeszkadza w żaden sposób. A, tu jest secret. Tu nie ma nic. Dobra, próbujemy. What the fuck? Przepraszam bardzo, co tu się od Janie Pawła? Woda sobie ścieka. No, wypij to, wypij. No nie myślę, że to nie działa tak jak myślałem. Kurde, nie zejdziemy tam jednak chyba. O kurde. O kurde, chyba... Chyba trochę przesadziłem pod tym względem. O, są feromony. Tu są feromony. Dobra, nie wyjdziemy tu jednak, kurde. No, no trudno. Trudno, trudno, trudno. Ale mamy czarne dziury, więc może jakoś nam się uda jeszcze cofnąć. Cofnąć w tym poziomie naszym. Dobra, to skoro to jest feromon tylko taki wyłącznie, to się nie opłaca w ogóle tego mieć. Ja myślałem, że to jest co innego, bo czasem robaki mają taką swoją, tak jakby krep, jeżeli się je zabije.
I dzięki temu można widzieć właśnie w ciemności. Jak myślałem, że to jest to, ale to nie jest to. Też głupi mogłem sobie to rozwalić. Woda jest, wszystko jest. To lecimy. Lecimy trochę niżej i tam... co tu jest? Tu jest różdżka. Tu jest różdżka, różdżka, różdżką upogania. Czy ją potrzebujemy HP-ków? No nie wiem właśnie. 008, 283. Jakieś guciowate itemy. Lipa. O kurde, korci. 07030, ładowanie many 54. To jest 55. No kurde, ten ładowanie many jest do dupy. Ej, serio, tutaj nie ma nic ciekawego. A perki jakie? Odstępne krwawe pieniądze. Krwawe pieniądze pojawiają się, gdy śmierć jest wynikiem wypadku. Chaotyczna teleportacja nie. Spontaniczne generowanie. Wymieciny w twoim pobliżu zmieniają się w szczurzych stronników. Nie. Nie chcę tego. Relujemy. Kim ty jesteś? Żałobny duch. Umierające stworzenia pozostają po sobie ducha, który zadaje obrażenia na niewielkim obszarze. Dupa. Przewatę. Koniec odpychania. Wrogowie nie mogą już cię odepchnąć. Też lipa. Niemal wszystkie twoje zaklęcia odbijają się i trwają dłużej. Też lipa. Kurde, no nic ciekawego. No serio, bez rewelacji. Totalnie chaos. Nie wiadomo co jeszcze. Ale. Ja bym sobie wziął i to strzelił. No, rozgniewały bogów. A kij mam w oko. 017-067. Bierzemy ją. Jestem boskim stworzeniem i ja mogę robić co chcę. W ogóle tu jest kurde zalewownia. Totalna zalewownia. Mam nadzieję, że on tu nie przyjdzie. Perka wzięliśmy, wszystko wzięliśmy, więc jest git. Mamy jeszcze dwie bombki. W ogóle zauważyliście, że tam tak naprawdę nie było opcji się dostać, jak próbowaliśmy na dół stole. Nawet ta czarna dziura jakby się zatrzymywała. Naprawdę to jest lipa. Lipa. Kolejna różdżka tam gdzieś jest. Teraz trochę żałuję, że nie wziąłem, kurczę, że nie wziąłem. O matko bosko, zapomniałem słowa. Tego przecinaka. To są w ogóle lance, ej. Ona tyle many nie ma. Ma 80 zużycia many? O fuck, nie, to ona tyle nie ma. Gdybyśmy zamienili to na to. Ej, czy mi się daje, czy ta lanca kopie? Ta lanca chyba kopie. Jest coś, co ma ładowanie many większe. 26, 45. Ej, ona chyba kopie, nie? Tu jest HP up. O nie, zablokowałem się. No nie, no grobę z jaj. No jaka to jest wredna gra. Jaka to jest wredna gra, naprawdę. Jeszcze się palę. No dobra, trudno. O fuck. To wybucha? Oj, i to bardzo wybucha. Brałem sobie tak, to zostawił. To bym sobie wywalił. Użył sobie tego boksa tutaj. O ile da się go postawić jak człowiek. Ale chyba nie. Jak to pierdyknie, to tylko raz. To inaczej się nie da. Takie buty. No dobra, gro, tak chcesz mnie zrobić. Wuhu! Ale jebło. Co to za złoto piękne? Co my tu mamy? 0,20, 0,58, 300, generowanie many 96. Spoko, to jest naprawdę fajne. To jest naprawdę fajne, tylko. Tylko. Dobra, ja bym tak zabrał sobie to.
Ta różdżka jest lipowata, bo ma 45 punktów many tylko, ale ona... Ale ona ma manę. To bardziej bym się tego pozbył, wiecie? Tej podstawowej różdżki mi się pozbył z przyjemnością. I tak, musimy podejść tutaj. Bo kopać nie mamy czym, niestety. Kopać nie mamy czym, kochani. Chyba że zrobimy to w ten sposób. Delikatnie to wyżłobimy, ale nie wiem, czy ten kamień się kopie, czy on się tylko zaczernia. Ej. Coś jest nie tak. Dobra, nieważne. Robimy to po swojemu. Nie tak. Może tak. Walło, dobra. Walło to walło, po co drążyć temat, nie? Spróbujmy teraz się dostać na lewą stronę może. O, jest różdżkęs chroniony przez dziadygę chemicznego. I jestem struty. 12,58. O, bez rewelacji, ale to ma obrażenia 8. Au, wow, wow. Co ty mnie tu? Go, go, nie, nie. O, HP-ków to my mamy już mało. HP-ków to my mamy już mało. Woohoo! Nie, zabiliśmy go. No dokładnie. I to jest już fajna różdżka. To jest naprawdę bardzo fajna różdżka, tylko tak. Nie mamy zdrowia, bo oczywiście zostawiłem. Chciałem sobie to na później zostawić, ale niestety bóstwa się ona nas obraziły. Więc to poniekąd lipa. Drugie pytanie i zagadka, to nie wiem, czy on teraz nam tu nie zejdzie. Ewentualnie może już tu jest gdzieś. I możliwe, że jak tylko podejdę tu na górę, to mnie zabije. Tak będzie? Może nie. Aha! Ale cię zrobiłem w bambuko. Mamy full HP. Czyli wyszło. Trzeci problem jest taki, że jak tylko zejdziemy na dół, to będziemy mieli walkę z bóstwem. To już nie jest takie dobre. Tyk, jak z shotguna. Tego teraz będę chciał jak najdłużej, naprawdę jak najdłużej zostać tutaj na tym poziomie. Dlatego właśnie też nie chciałem marnować z miejsca tych HP-ków. Spróbować właśnie sobie wygenerować w jakiś inny sposób. No, ale widać, że się nie udało. Więc trudno. Mamy czarne dziury, więc też jest spoczy. Oż ty gnoju. I w dół. Jepa. Okej. Okay. Się spali bez problemu. O, co tu robi moja skrzynka? Czy ja tu byłem? A pewnie, że byłem. Ha, pewnie, że byłem. Mnie by tu nie było. O, ty shotgunowy kutasiarzu. Proszę mnie oddać swoje złoto. Proszę mnie oddać swoje złoto. Dobra, tu jest jakaś duża woda. Duża woda. Odparł się. I kopa! Ale walło. Dobra, teraz to się powinno zalać, prawda? I trochę ugasi nawet. Woda sobie bez problemu zleci. Opa! Pykło. Cała woda stąd zleci. Ale my tu już byliśmy. Umieraj! Umieraj! Chyba umarłeś, co? Uj, to mocno chyba umarłeś. Bardzo cierpiąco. Uff, nie wlazłem do środka, całe szczęście. Tak, teraz trzeba się jakoś jeszcze na lewą stronę dostać. Dawaj mi bombę. Weź ty tą bombę, halo! Proszę mi jej nie wyrzucać.
Ta myszka zaczyna szpankować. Pyk, 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 zaserka. I co, cwaniaczki? Dotkało kakao? Ale tu się chyba bez czarnej dziury już nie dostaniemy. Jezu, myślałem, że one użyły w jednej chwili. Grzybowa pieczara. Kurde, on to u teleportację gnój zostawia non-stop. Naprawdę jest ciężko cokolwiek tutaj zrobić z tą teleportacją. Nie, 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 nie. Dobra, już cię zostawiam, zostawiam cię, spoko, już. Tylko mnie zostaw. Na dół. Zdechł. Zdechł pies. Wszystkie umarły? Wszystkie. Uff. To był chyba mimik. Przynajmniej mam takie wrażenie. Z teleportacją, prawda? Prawda. Fuck, 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 fuck. O Jezu, jakie masz macki. A, kwas. Krew, krew, szybko, krew. Jebać złoto. Ten jak się tutaj gałgan jeden cwanił. Jezu, tyle złota poszło na marne. Trudno. Nic na to nie poradzę. Weź się z tym kwasem tutaj od pierdziel. Krew, 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 krew. Woda. Więcej wody. Woda, 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 woda. Szybku. Ja nie to robię coś, ale... Uciekaj sobie stąd, proszę. Co to jest? Grudka złota. Feromon. O, wy raczej mnie nie powinniście teraz zabijać. Wow, jak walnęło. Tak chwali? Tam jest jakaś różdżka, kochani, więc będziemy tam raczej szli. Będziemy tam podążać. Mi już nawet na złocie nie zależy, wiecie? Naprawdę, jak nigdy, tak teraz mi już na złocie powiedział, po czym właśnie poszedł na złoto. Au, 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 ty gnoju! Au! Bo jak się mana załaduje, to jest niestety bardzo wielki minus tej różdżki. Wszystko pięknie, ładnie, ale jeżeli chodzi o manę, to jest tragedia. Tragedia. 1039. To musimy się naprawdę wzmocnić przed tym pójściem dalej. Bez tego nawet nie ma takiej opcji. O kurde, dobra, on jest tutaj. Nie idziemy, zostawiamy go w cholerę. Niech on sobie tam gra własne gierki. Wiem, że tu jest ta skrzynia, wiem dobrze, ale... Byśmy rzucili tutaj bombę? Mamy jeszcze tą bombę? Mamy niby bombę. Albo to, o. Może dzięki temu nam to teleportacją wywali? Chyba się wypaliło. No, spal się. I nic nie ma? No bez jej, ale skam. Totalny skam. To jest woda. Woda. To jest jakiś bait? Chyba nie. 0,5, 27, 103. O kurde. A tu jest ładowanie mamy 530? Oh shit! Jak to się stało, że ja tego nie zauważyłem? Dobra, zróbmy to w ten sposób. Jesteśmy na razie tak jakoś nawet safe, nie? Nawet jakoś safe. To jest opóźnienie minus 0,2. No lipa. Kurde, Lipton. Ale ja tą różkę sobie zostawię. Au!
Au. Au. Chodź tu, gnoju. Chodź tu, cwaniaczku. Co? Chciałeś się lać? No dawaj. Dawaj, leje mi się po mordach. No dawaj. Cwaniak jeden, no. Dobra, ale ja tą różdżkę zabieram ze sobą. Ja ją zabieram. O, tam jest jeszcze w ogóle ładowanko z Afriko. Poko luz. 08125, ładowanie many 104. No. What can I say? It's complicated. Zabieramy wszystkie wybuchowe rzeczy, które są. Ja mogę puścić czarną dziurę. Mogę. No nie, bez jaj! Odpuścić mnie, gnoje! Weź, walnij to. O, to będzie najlepiej. Nie tak. Ale wyrzuciło. Dobra, udało się. Oddawaj to. Oddawaj to, no właśnie. Oddałeś, widzisz, i po co ci to było? W ogóle on zostawia teleportatium. No dobra, tłuczta się, no weź się, potłucz tam. Pobij się z nim, pobij się, tak, lej się, lejta się po ryjach. On ma mało HP, bardzo mało. Chodź tu, kurde, cwaniaku. A jest to, ja lubię. Dobra, umarł, to nie żyje. Grzmotło, to dobrze. Uch, jeszcze żyjemy. O dziwo, jeszcze żyjemy. Jak ja cię, kurde, nie lubię. Weźmiesz, ty się uspokoisz. O nie, nie chciałem tego zrobić akurat. Ja mam coś, co? Mam coś. Ale to nie działa. Umarł, umarł. Ten chyba też umarł tutaj, prawda? Prawda. Uff. Teraz mamy problem taki, że nie mam jak się stąd wydostać. Jak to pieprznie, to i na raz. No pewnie, zabij się jeszcze. Ale grzmotło. To jest jakieś przejście? O, szczur. Ej, dobra, chyba nawet ten biom grzmowy w miarę oczyściliśmy. Nie mówię, że w 100%, aczkolwiek nawet. Tu coś jeszcze jest. Tu jest jakieś przejście. Bardzo mnie to intryguje, tylko kurde, nie wiem jak się tam dostać bez używania... Bez używania czarnej dziury. Chyba będziemy zmuszeni do zrobienia tego, chyba że użyjemy sobie wizji, zobaczymy co tam jest. Jeżeli tam nie ma nic. Oj, tam jest coś. Ale czekajcie, może to jest jakieś przejście do góry. Miodek. Tu jest wejście do góry. Tu jest wejście do góry. Ładuj się i szotujemy! Pik, pik, pik! Au? No ale musiałem się na to nachalić. Musiałem, choćby nie wiem co, musiałem. No po prostu musiałem. Ja wiem. Zawsze mi mówicie, że jestem nachal straszny. Ale to było po prostu potrzebne. Spali. Jezu, jaki ty jesteś... Jaki ty jesteś długi. Jaki ty jesteś długi. Nadal się nie wzmocniliśmy, kurde. No, nadal nic. O kurde. Coś się dzieje niedobrego. Mana! Nie! Zabij go! No, zabij się! Tyk. Jak z miniganka.
Najgorsze jest to, że teraz jak wejdziemy do naszej sali, to mamy problem. O kurde, o kurde, o kurde, dobra. Ciebie to ja nie chcę. Au, prawie jak w kodzie. Au! Tak się chcesz bawić? Patrz, pyk. Pyk, dobra, to nie wyszło. Padłeś, powstań, Power Raid. Daj mnie swoje złoto, to raz. 25 minut odcinka, o kurde, dobra, tu jest już... Tu jest już mocniej i tu jest coś fajnego, kurde, tu jest coś bardzo fajnego. Robimy tego gnojka małego. Pomierali, wszyscy poumierali. Szybko, szybko, czarna dziura. Ja chcę tu wejść. Umrzyj! Nie, no bez jaj, no ludzie, halo, ile można? To jest różdżka. Ale nie mam jak do niej wejść. No i ile można, kurde, no cały czas teleporty. Ile tych teleportów? Wiecie co, ta mapa nie jest trudna, tylko jak nas teleportuje i wprowadza w chaos, to jest potem problem. To jest jedyny problem tej mapy, no. Ona nie jest naprawdę trudna. Znaczy, no dobra, no jest w jakiś tam sposób trudna, ale nie aż tak, żeby tutaj non-stop umierać, tylko po prostu te teleporty nas zabijają w tym aspekcie. No ładuj sobie twój jetpack. Lecimy do góry. Ja chcę wejść tu. Ja muszę wejść tu. Wejść tu muszę, bo się uduszę. Co to jest? 2042? Ładowanie mamy 108, 98. To jest znacznie lepsze. Pewnie, tak, jasne. Kurwa, pewnie. Jasne, oczywiście. Pewnie, tak. Bo kurde... Ile można się teleportować do jasnej cholery? Czy tu jest jakiś kurwa mod na brak teleportów? Ale inta złapałem. O, ja pierdzielę. To jest po prostu szok. Naprawdę, to jest szok. Było tak fajnie, tak dobrze. Nie, oczywiście. No tak, dajcie mi jeszcze kwas pewnie. Jezu, ale to jest lipa. Nawet jak na początku różkę, to jest lipa. Po prostu, no, jestem zintowany. Jestem zintowany, jestem totalnie zintowany, bo naprawdę nie sądzę, żeby to była przegrana przez moją winę. Ten jak mi przeleciał jednym słowem. Dostał z buta i się poskładał biedny. No i ta, wiesz co, ty jesteś po prostu tak RNG. Oh, a z tym teleportem to już w ogóle. RNG level max. To co jest za miejsce? Kurde, katakumby. I co? I oczywiście wejścia tutaj nie ma. A nie, jest na górze, dobra. Nieważne, nie było tematu. Ja po ciebie wejdę, żeby nie było. Wejdę, ale jak będziesz do dupy, to w sumie ci nic nie zrobię, bo nic ci zrobić nie mogę. Ale sobie to tyle, o ile sobie pogadam, nie? Czym ty jesteś? Oh. Ile można? Ja się pytam, ile można? Ile można mieć słabych podejść? Ile? No i tak, ile? Ile można mieć słabych podejść? To jest nich cholery. Mieliśmy tyle golda. Mieliśmy przyszłość. Mieliśmy wszystko. Oczywiście ta gra jak zwykle zrobiła nas w ciula. Umieraj. I oddaj mi swoje złoto. Pająk. Ty nie chojrakuj. Raz.
0552. Ole ładowanie money. O, dobra. No i ta, dobra. Zaczynasz odkupywać swoje winy. Daj mi coś jeszcze tu fajnego. O, takie 2 na 10 i to tak mocno 2 na 10. Albo i 3 na 10. Jak tam sobie to, czy to zwalnia? To jest do dupy akurat. To jest akurat do dupy, ale to jest kolejna różdżka. Proszę, bomby. Nie, ja bomby nie chciałem. Ja bomby nie chciałem. Chociaż w sumie... Chociaż w sumie, dobra, wylejmy sobie ten kwas do końca. A, to jest żrący kwas! A to zmienia postać rzeczy akurat w tym wypadku. Jaraj się. O, ale żeś się popisał? Palisz się? Czy wykwasisz się? Nawet wodę kwasi, o Jezu. Znów robimy kwasowego Shiro. Ale chcę tam zejść. Wyjerało się, to się wyjerało. Wiecie, bo to była ta różka moja, nowa teraz. To kopię w drewnie. No i pewnie, no i po złocie, tyle widział złoto. O, dobra, przeżyłem o dziwo. Jaka to była różka? 0810, ale światło, mamy światło. Nie jest światło, to jest dobrze. Ale nie wszystkie niestety nam oświetlają drogę. Niestety nie wszystkie. Ale jakbyśmy spytali to w tym wypadku w ten sposób, to były wszystkie oświetlające. Zastrzelić cię muszę, bo się uduszę. Kto jest teraz mocniejszy, cwaniaczku? Kto jest teraz mocniejszy? Kurde. Tak się to robi, tak się to robi. Weźmy sobie tą bombę. Zabierzmy. Pyk, pyk, pyk. Idziemy dalej. Tu jest już koniec mapy, rozumiem. Wszystko pięknie, ładnie. To jest ten problem. Jaki, zapytacie? A, przez tą skałę się nie przekopiemy. Ale przez ziemię już tak. Jeżeli byśmy teraz zrobili to w ten sposób... O, ładuj się! No weź, bo ja nie mam takiego ceraż. O Jezu, jest 33 minuty odcinka, kochani, dobra. Ale to już by było na tyle, przynajmniej w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o Discordzie, który oczywiście mamy. Pamiętajcie o spookyshiro.pl, gdzie macie harmonogram oraz inne zajawki tego typu. No i subskrypcje, komentarze i oceny filmu. Oczywiście mój standardowy tekst, jak zwykle. Ale się jąkam coraz mniej, więc jest o tyle lepiej. No i co? Dzięki wielkie, że byliście dzisiaj na naszej nojce. Sorki, że wyszło tak jak wyszło. Mieliśmy przejść na lewą stronę, ale niestety dupa jak zwykle. Trzymajcie się, pamiętajcie jeszcze raz o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Chciałem się oczywiście zająkać na koniec, a powiedziałem, że już się nie jąkam. Trzymajcie się, miłego wieczorku, do widzenia, dobranoc i tyle. Hej, hej!